Cześć, witam Was na podnośniku. Kolejny Mercedes. Auto trafiło do nas na regulację geometrii, ale po wjechaniu na kanał, gdzie mamy urządzenie geometrii, już wjeżdżając słyszałem jakieś stuki w zawieszeniu, jakieś luzy na kierownicy i tutaj właśnie powiedziałem, że niestety, ale geometrii na takim zawieszeniu nie możemy ustawić. I powiedziałem, no jak chce, to niech poczeka 2 dni, podnosi, który się zwolni, wjedziemy, sprawdzimy, co w ogóle tutaj jest do naprawy. Mówił, że coś tam ktoś mu gdzieś robił i faktycznie tutaj widać nową końcówkę drążka kierowniczego. Tu jakaś jest nowa śruba jedna, ale tutaj widzę, element jest stary. I z przodu tyle w zasadzie. Tutaj Wam tylko pokażę, sami możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to wygląda, oglądając ten film. Tak wyglądają wahacze. Tutaj jest luz na stworzniu, luz na całej tej podporze kierowniczej, czyli cały ten element jest do wymiany. Tutaj są duże luzy, tutaj szczególnie na tym jest luz. Także cały ten element jest odtąd dotąd z końcówkami, z drążkami do wymiany. Ten stworzeń wahacza też ma duży luz. Luzy są na łożyskach kół. Tutaj z tego co pamiętam da się je skasować śrubą, więc to jest najmniejszy problem. Natomiast widzicie sami, w jakim stanie tutaj jest zawieszenie. O, tutaj są tuleje wahaczy. Wszystko zgnite, sparciałe. Podpory stabilizatora. O. Tutaj też mamy podpory stabilizatora. Teraz przejdziemy, o, tu jakiś przy okazji wyciek, dosyć sporawy. Teraz przejdziemy do tyłu. Oczywiście tutaj też Bitex, pod Bitexem korozja. No, tutaj odlepia się ten Bitex wszędzie. Teraz przejdziemy do drugiej osi auta. Tutaj jeszcze gorzej jest. Tak, mamy nowe sprężyny. Natomiast amortyzator wygląda tak. Nie wiem, czy ja bym tutaj nie wbił czegoś, czy by się nie przedziurawił na pół. Hamulce, zaciski wyglądają tak. Wahacz. Tutaj jest ta tulejka. To jest ta guma, co kiedyś była gumą. Teraz coś takiego zostało. Ten wahacz wygląda tak. Tulejki w tym wahaczu chyba nie istnieją. O, tutaj z drugiej strony tak. Tutaj parami wymienna sprężyna, jak najbardziej poprawnie. O, te mocowania tylnych sanek gumy też nie istnieją. Wszędzie wielka korozja, ten amortyzator nie jest lepszy. O, widzicie tu już coś. O, odpada, bardzo dużo rdzy. Z tej strony tuleje na wahaczu. Stan katastroficzny. Ten wahacz, stan katastrofa. Przeguby całe skorodowane. O, widzicie te górne tak samo. Tutaj też tych gum już praktycznie nie ma, nie istnieją. O. Tak sobie możemy je skrobać. Tyle zostało z tych Zimmer bloków wahacza. Tutaj też zakonserwowane elegancko. Także więcej nie będę komentował. O, tu przewód wymieniony. Więcej nie będę komentował. Widzicie, w jakim stanie auta przyjeżdżają na regulację geometrii. I tutaj ludzie nie rozumieją, że to jest ich bezpieczeństwo. W każdej chwili któryś z tych tylnych wahaczy może, bo tutaj było spawane, bo to jest taka wada kielichów, to tu jest wzmocniony ten kielich. W każdej chwili ten wahacz może przegnić. Tak samo tutaj też miałem tutaj taką sytuację, że przyjechał Mercedes taki i tutaj wahacz w pół złamał się. Także kolejny rodzynek na warsztacie. O. Tragedia. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas. Piszcie, czy do Waszych warsztatów też trafiają takie samochody.
Jak rozmawiacie z klientami, o, to też jest ciekawy patent. Jak rozmawiacie z klientami na temat stanu ich aut? Jak ich informujecie, że niestety, ale naprawa prawdopodobnie nie jest opłacalna, ponieważ tutaj też z zewnątrz karoseria jest dosyć mocno skorodowana. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki i pozdrawiamy.